Witajcie drodzy kochani. Chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat klimatu i co ma klimat wspólnego z naszym samopoczuciem, z naszymi kośćmi, z naszym cyrkulacją krwi, z produkcją witaminy D3 w naszym organizmie. A więc drodzy kochani, północne klimaty, Finlandia, Skandynawia, Polska, Niemcy, są to kraje, gdzie panuje zima, w tej chwili minusowa temperatura i ciało się odpowiednio musi przystosować do takiej temperatury, do takiego klimatu. Dodam, że zimny klimat nie służy naszemu organizmowi, nie służy naszym kościom, nie służy naszym ścięgnom, nie służy naszym palcom. Wielokrotnie w historii były odmrożenia ludzi, którzy byli żołnierzami, byli gdzieś na froncie, mieli dużo odmrożenia nóg, mieli odmrożenia rąk, palców w związku z niską temperaturą w zimie, jak również chłód, który jest w miesiącach zimowych, wchodzi w nasze ciało. Jeżeli osoba się nie rozgrzeje w jakiejś saunie, w jakimś takim miejscu, gdzie jest bardzo ciepło, no to wówczas nie może mieć dobrego samopoczucia, nie może mieć dobrego zdrowia, ponieważ albo ma reumatyzm, albo ma jakieś bóle mięśniowe, albo coś jej dolega, albo ma bóle głowy w związku z niską temperaturą, ma przemrożony nos, oczy też nie mogą ucierpieć w związku z niską temperaturą i wiele innych organów wewnętrznych. Możemy sobie zaziębić nerki, możemy mieć problemy z nerkami przez niską temperaturę. Dlatego jak najbardziej polecam właśnie na ten rok, który jest rokiem bardzo takim dominującym. Może dużo się podziać w Europie i w Polsce również i na Ukrainie. Możecie skorzystać z Hiszpanii, z południa Hiszpanii. Możecie po prostu wynająć sobie jakiś dom. Możecie skorzystać z wielu owoców. Tu na Teneryfie są bardzo piękne owoce, piękne pomarańcza. Tanio można kupić 10 kg za 10 euro. Bardzo dobra jakość, słodkie. Możecie po prostu, drodzy kochani, skorzystać z klimatu Hiszpanii. Nie polecam Włoch, ponieważ wiecie sami, co się dzieje we Włoszech w tej chwili. Jest duży zamordyzm. Kontrolowane jest wszystko, certyfikaty, nie certyfikaty. W Hiszpanii jeszcze tego nie ma na ten moment. Możecie śmiało tutaj przyjeżdżać na zwykły test antygenowy. Możecie skorzystać z bardzo łatwego wynajmu mieszkania i możecie po prostu jakiś czas pobyć tutaj. To jest dla osób, które po prostu mają możliwość finansową i mogą z tego po prostu, z tej instrukcji skorzystać. Ja polecam szczególnie prowincję Grenadę. Prowincję Grenady, prowincję Almerii, jak również prowincję Malagi. Macie Antequerę, macie miasta takie jak Loja, Antequera, Grenada, Guadix. Te miasta są spokojne, możecie tam mieszkać spokojnie, bez żadnych problemów, bez żadnych takich specjalnych jakichś zagrożeń wojennych i po prostu możecie spać spokojnie. To jest taka instrukcja dla Was. I na marginesie chciałbym też skomentować, iż moja firma Energy Aron produkuje aronit mineralny, bardzo zdrowy. Mamy aronit na dom, który jest home office, jak również posiadamy aronit mineralny osobisty personal, który służy do zabezpieczenia się osobiście. Posiadamy również aronit, który zabezpiecza samochody, aronit travel, który zabezpiecza samochody ciężarowe, osobowe. Kładąc taki aronit pod siedzeniem kierowcy, możemy trwale zabezpieczyć nasze auto przed promieniowaniem geopatycznym, które jest pod autostradą, jak również w Niemczech, czy w Polsce, czy gdziekolwiek się znajdziemy. Dla osób, które podróżują po całej Europie, bardzo jest przydatny ten właśnie aronit, ponieważ osoba, która wykonuje trasę niejednokrotnie po 700-500 km, nie jest zmęczona, jest skoncentrowana na trasie, ma dobrą koncentrację i czuje się wypoczęta. Po zrobieniu dłuższej trasy typu 500 km, 400 km, 700 km, po dłuższej trasie osoba nie jest zmęczona. Także właśnie ten aronit polecam dla kierowców. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam. Jeszcze raz Wam polecam nasze produkty, które możecie tam znaleźć na naszym sklepie i do widzenia.